Tytuł kursu: Elementy finansów publicznych. Moduł: Dochody i wydatki budżetu państwa. Temat: Źródła dochodu budżetu państwa. Witam Państwa serdecznie na naszym drugim już wykładzie w tym semestrze. Dziś porozmawiamy o źródłach dochodów budżetu państwa. Czy ktoś z Was wie, czym są dochody budżetu państwa? Tak, ja wiem. Panie profesorze, dochody budżetu państwa to środki pieniężne pobierane od podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych przez państwo lub przez odrębny organ samorządu terytorialnego. W jakim celu, proszę mi jeszcze powiedzieć? W celu realizacji wydatków, które zapewniają wypełnienie zadań państwowych. Dokładnie tak. Jednak musicie Państwo pamiętać, iż nie wszystkie środki, które są pobierane przez państwo i wpływają na rachunki jego budżetu, są dochodami budżetowymi. Panie profesorze, czyli co nie będzie dochodem budżetowym? Przykładowo do dochodów budżetowych nie zalicza się wpływów z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa. To do czego są one zaliczane? Zaliczamy je do przychodów budżetu, które mogą służyć na finansowanie deficytu budżetowego. Proszę Państwa, szczegółowy podział dochodów budżetowych przedstawia artykuł 111 ustawy o finansach publicznych. Do dochodów państwa zaliczamy podatki i opłaty, które na mocy odrębnych ustaw nie stanowią dochodów jednostek samorządu terytorialnego, funduszów celowych oraz innych podmiotów sektora finansów publicznych. Cła, wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Dywidendy, wpłaty z zysku Narodowego Banku Centralnego, wpłaty z nadwyżek dochodów własnych państwowych jednostek budżetowych, nadwyżek środków obrotowych państwowych zakładów budżetowych oraz części zysku gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych. Dochody pobierane przez państwowe jednostki budżetowe, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Dochody z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze składników majątkowych Skarbu Państwa, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Odsetki od środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Odsetki od lokat terminowych ustanowionych ze środków zgromadzonych na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa, odsetki od udzielonych z budżetu państwa pożyczek krajowych i zagranicznych, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne, o ile na mocy odrębnych przepisów nie stanowią dochodów innych jednostek sektora finansów publicznych. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz Skarbu Państwa. Inne dochody publiczne. Proszę Państwa, możecie się jeszcze spotkać z klasyfikacją dochodów na dochody podatkowe i niepodatkowe. A jakie to będą dochody niepodatkowe? Do dochodów niepodatkowych zaliczamy opłaty, wpływy z ceł, dywidendę, wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego. A grzywny i mandaty? Również, a także inne kary pieniężne. Istnieje również podział dochodów na krajowe, czyli podatki, cła oraz dochody zagraniczne. Czy ktoś wie, jakie to dochody zagraniczne? Czy to będą pożyczki i odsetki od udzielanych pożyczek? Bardzo dobrze. Na tym zakończymy nasze dzisiejsze zajęcia. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.